Blisko 75% badanych regularnie płaci kartą, telefonem bądź zegarkiem. To wzrost o prawie 5 punktów procentowych wobec badania z lipca 2022 roku. Wynika z raportu Preferencje Płatnicze Polaków 2024. Podobnie jak w poprzedniej edycji badania najrzadziej bezgotówkowo płacą osoby najstarsze. W 2023 roku Grupa Orlen załadowała w terminalu w Świnoujściu 8423 cysterny LNG o łącznym wolumenie wynoszącym blisko 150 000 ton. To o prawie 60% więcej niż w 2022 roku. W ocenie koncernu obecny rok może być jeszcze lepszy. Jak wynika z badania przeprowadzonego dla rejestru dłużników Big Info Monitor, budżet na ferie zimowe w pełnych rodzinach wynosi średnio 2485 zł. Natomiast w domach, gdzie dzieckiem zajmuje się tylko jedno z rodziców – 884 zł. Ponad trzy czwarte ankietowanych zadeklarowało, że koszty wyjazdów na ferie pokryje z bieżących wpływów. Z kolei 29% przeznaczy na wyjazd swoje oszczędności. Ukraina prowadzi negocjacje z Polską w sprawie wprowadzenia licencji eksportowych na ukraińskie towary. Podobny mechanizm Kijów wdrożył już ze stroną rumuńską oraz bułgarią. W ubiegłym tygodniu minister rolnictwa i rozwoju wsi Czesław Siekierski wyjaśnił, że chodzi o określenie kwot przywozu towarów, których nie będzie można przekroczyć. Jak wynika z najnowszego badania barometru zawodów, w 29 profesjach brakuje specjalistów. Najbardziej poszukiwani w tym roku przez pracodawców są m.in. cieśle i stolarze budowlani, dekarze i blacharze, elektrycy, elektromechanicy i elektromonterzy, spawacze, ślusarze oraz kucharze. Unia Europejska grozi uderzeniem w węgierską gospodarkę, jeżeli premier Viktor Orban ponownie zablokuje pomoc finansową dla Kijowa. Przywódcy unijni spotkają się w czwartek na nadzwyczajnym szczycie Rady Europejskiej. Na poprzednim posiedzeniu premier Węgier, jako jedyny, nie zgodził się na zmiany w unijnym budżecie i zablokował pomoc dla Ukrainy w wysokości 50 miliardów euro. Komisja Europejska wstrzymała finansowanie dla Agencji Narodów Zjednoczonych do spraw pomocy uchodźcom palestyńskim na Bliskim Wschodzie w związku z zarzutami o udział członków jej personelu w ataku Hamasu na Izrael z 7 października. Decyzję o czasowym wstrzymaniu finansowania podjęły także Stany Zjednoczone, Kanada, Australia, Wielka Brytania, Niemcy, Włochy, Holandia, Szwajcaria, Finlandia i Japonia. We Francji trwa kolejny dzień protestu rolników. Od rana służby zwiększają bezpieczeństwo, ponieważ rolnicy zapowiedzieli blokowanie głównych dróg i autostrad w kierunku Paryża. Francuscy rolnicy skarżą się na skomplikowaną biurokrację i politykę środowiskową związaną z wprowadzeniem Europejskiego Zielonego Ładu. Domagają się również obniżki cen oleju napędowego do ciągników. Wczoraj strajk rozpoczęli również belgijscy rolnicy. Wcześniej niż planowano zakończył się trwający od środy strajk niemieckich maszynistów, który sparaliżował miejską i regionalną komunikację kolejową. Strony zgodziły się na prywatne negocjacje, które mają potrwać do 3 marca bieżącego roku. Pracownicy kolei domagają się podwyżki płac oraz skrócenia czasu pracy z 38 do 35 godzin tygodniowo z zachowaniem pełnego wynagrodzenia.